Pamiętajmy, że grzech jest pewnym działaniem niezgodnym z tym, czego Bóg oczekuje od człowieka, działaniem świadomym i dobrowolnym. A więc musi być to akt w pełni ludzki, czyli człowiek jest świadomy i dobrowolny tego, dobrowolnie, świadomie i dobrowolnie wybiera coś złego, coś niezgodnego z wolą Bożą, z tym, czego Bóg oczekuje od człowieka. Co z tego wynika? Z tego wynika, że nie można grzeszyć na przykład we śnie. Może mi się śnić cokolwiek, jakiejkolwiek treści, nie mam wpływu na te sny, nie odpowiadam za nie. Na przykład jestem wściekły na sąsiada i mi się śni, że nie mam pojęcia, że rozbiłem się kierą drzwi. Spokojnie, nie ma tutaj żadnej odpowiedzialności za tę sytuację. A więc sytuacja snu, jakiegoś półsnu, bo jeszcze mogą być takie sytuacje, ktoś się przebudzi, jest w jakimś półśnie. Czasami to dotyczy jakichś fantazji erotycznych na przykład. Wtedy, jeśli nie ma pełnej świadomości zgody woli, trudno mówić o grzechu, a już na pewno nie można mówić o grzechu ciężkim. Może się pojawiać wątpliwość co do tego, czy daną sytuację dobrze oceniam, czy to był grzech, czy nie był grzech. I tutaj warto też jakby na siebie spojrzeć, ewentualnie spytać odpowiednika o zdanie, jeśli mamy wątpliwość. Są bardzo różne osoby. Są osoby, które chętnie siebie oskarżają jakby na wyrost, a są i takie, które bywa, że usprawiedliwiają siebie w wielu sytuacjach, których no po prostu trzeba spokojnie przyjąć odpowiedzialność. To jest mój grzech. Są też takie sytuacje, które zwalniają od pewnych obowiązków z tej racji, że ktoś wybiera coś ważniejszego. Już mówię przykład. Pojawia się sytuacja uczestniczenia w niedzielnej mszy świętej. Matka ma małe dziecko. Nie ma z kim pozostawić tego dziecka. Decyduje, jeszcze patrzy, pogoda jest nie najlepsza, nie idzie na mszę świętą. Jeśli motywem jest to, że trzeba o to dziecko zadbać, trzeba go otoczyć jakąś tam opieką, trudno tu mówić o grzechu. Oczywiście, jeśli ta sytuacja się regularnie powtarza, to można zadać pytanie, czy na to wyzwanie nie da się jakoś inaczej odpowiedzieć. Ale wszystkie takie decyzje, których motywem jest miłość, trzeba zadbać o chorego, trzeba zadbać o dziecko, ktoś jest chory. Trudno wtedy mówić o odpowiedzialności moralnej, zwłaszcza jeśli chodzi o jakieś niedopełnienie obowiązków chrześcijanina, prawda? Bywa tak, że osoby się spowiadają, nie byłem 3 razy na mszy świętej. No to pytanie, dlaczego? Bo byłem chory. Jak byłeś chory, Bóg nie chce, żebyś przyszedł do kościoła i padł, prawda, przed prezbiterium, bynajmniej. Jesteś chory, to znaczy, że nie mogłeś przyjść na mszę świętą.